Witam, TV1993, to jest kolejny odcinek Random Playa, drugi odcinek z Factorio. Chcę wam pokazać, jak wygląda late game w tej grze. Otóż w poprzednim odcinku z Factorio za dużo nie widzieliście, a teraz wam pokażę, jak wygląda late game. Więc to jest mapa z Free Playa i mamy tak, po kolei. Ja zacząłem w tym miejscu. Super złoże żelaza znalazłem, które mi starczy na długo, długo, długo. No i teraz to, co tu widzicie, to wszystko zrobiłem przez jeden dzień. Zajęło mi to jeden dzień, co prawda cały dzień, nie ten, tak gdzieś około, no nie wiem, no 7 godzin, no 8 godzin mi to zajęło zbudowanie tego wszystkiego. No więc co tu jest? Po kolei, mam tutaj dosyć dużo technologii rozwiniętej. Otóż mamy tutaj, jak widzicie, te zielone to są już zbadane rzeczy, czerwone są niedostępne, a żółte to są rzeczy, które można zbadać. Więc moja elektrownia tutaj wygląda w ten sposób. Zrobiłem to turbiny elektryczne. Mamy tutaj dużo boilerów, które są automatycznie, no węgiel jest automatycznie do tych boilerów no, wlatuje. Mamy tutaj wodę. W tych boilerach woda nam się gotuje, no i wtedy trafia ta gotująca woda do turbin tymi trzema rurami. Tutaj pod ziemią jeszcze jest rura i no, tak to wygląda. Tutaj mam węgiel, dwie skrzynki z węglem pełne, które na razie nie będę wykorzystywał. Wyjście i wieżyczki obronne. A tu mamy produkcję cegieł, ponieważ no cegły mi się tu robiły. O, tu mogę sobie jeszcze robić, ale dosyć daleko miałem cegły, więc musiałem to dać tutaj i wyżej jeszcze mamy, a tutaj, w tym miejscu. Tego węgla i tego nie wykorzystuję jeszcze, bo po co? Tutaj mamy złoża, tu były złoża oleju, ropy, więc wydobywam tutaj właśnie złożo ropy, toleś do storage tanka i z tego storage tanka tu pod ziemią do samej bazy, tak samo te, tu jest prąd, do samej bazy leci ta rura pod ziemią. Jak tylko tutaj dojdzie, no to mamy tutaj, tu mamy produkcję kopru, piece koprowe, a to za chwilę. Idzie w dół ta rura, tu idzie w tą stronę, tutaj, tutaj i tu jest rafineria. Ta rafineria tutaj działa w 100%, już nawet wszystkie zbiorniki są tu pełne, dlatego no ja tu z heavy oil tworzę lubrikant, tutaj z light oil tworzę paliwo, takie solid fuel to się nazywa, i tutaj mamy skrzynkę logistyczną i logistyczny podajnik. Jest to podłączone takim fajnym, takim czerwoną nitką, jest to taka nitka, jest to ustawione, że jeżeli będzie mniej niż 500, to ma działać. Teraz jest tutaj 500, jeżeli ja bym na przykład zabrał stąd, no to automatycznie to będzie nam wrzucało to, aż dojdzie do 500 w tej skrzyni. Tutaj, jak to będzie 500, to wtedy, o, zbadałem kolejną ten productivity module, ok. Jak to będzie do tego, co by tutaj zbadać? Nie wiem, tego nie, a niech będzie to, albo pociągi, lotnictwo. Lotnictwo, robotyka. Niech będzie to. Dobra, więc tutaj to dojdzie do 500 i nam się zatrzyma automatycznie. Dzięki temu nie będę marnował wszystkiego na jedną rzecz. Tutaj petroleum akurat mam 0, a to niedobrze. To jest bardzo niedobrze. Tutaj idzie nam koper i węgiel. Ten węgiel jest, znaczy koper, stopione sztabki kopru są podawane do tego automata produkcyjnego, który tworzy nam kable. Te kable są podawane na ten przenośnik i to jest dawane tutaj, żeby tworzyć układy scalone.
Tutaj w Chemical Plant tworzę Plastic Body. I też do tego jest potrzebny petroleum. Tutaj mamy wodę z góry. I ta woda leci do Chemical Planta tutaj. I to jest, zrobi się tutaj siarka. Ta siarka też potrzebuje petroleum, żeby produkować, i ja tu stawiłem, że jeżeli będzie mniej niż 200, to dopiero ma to zabierać stąd. A tak, na chwilę obecną, jak cały czas petroleum jest za mało, no to to idzie do tego drugiego i tworzy tutaj siarkowodór. Nie, siarkowodór? A, kwas siarkowy. W tym właśnie, kwas siarkowy. I kwas siarkowy leci do tego zbiornika i z tego zbiornika to leci tutaj i tu tworzymy baterie. Tylko trzeba pamiętać, żeby te skrzynie były zawsze pełne. To jest dobrze ustawione? Tak. Więc to, tu się tworzą baterie i ustawiłem tutaj limit mniej niż 100 baterii, to ma przestać się robić. Dzięki czemu nie będę zużywał wszystkiego. Tutaj mamy produkcję zaawansowanych, znaczy processing unit. To wymaga 20 obwodów elektrycznych i 10 zaawansowanych, albo 4, nieważne, i sulfuric acid. No i to tutaj właśnie się podaje, tylko trochę wolno to działa, bo to idzie tu i tam. No ale ważne, że działa. No i to leci tutaj. I tu już wszystko leci, bo tego będę potrzebował dużo. Tutaj mamy produkcję za tych fioletowych. Do tego jest plastik bar potrzebny. Tu mamy laboratoria, które są w tej chwili puste, jeżeli chodzi o zielone buteleczki. One się cały czas tam produkują, powolutku się robią, ale to bardzo żmudnie się robią, więc czasami trzeba trochę tym laboratoriom pomóc. Tutaj mamy elektryczny piec, gdzie to całe to tutaj żelazstwo idzie tu i tutaj idzie na produkcję tych czerwonych butelek, tak samo tutaj tych rzeczy, znaczy tylko tej rzeczy. Tu mamy też w kopalnię żelaza i teraz tak, to tu idzie stąd, stąd, żeby zrobić podajnik, żeby tutaj właśnie robić więcej tych rzeczy. To naprawdę wygląda tak skomplikowanie, ale to nie jest skomplikowane. Naprawdę to nie jest skomplikowane. Może trochę mogę się gubić przy tłumaczeniu tego, jak tutaj jest nawalone tego mnóstwo, ale daję sobie radę. Więc petroleum nie ma i to jest trochę duża lipa. Bez petroleum to... Myślę, jak tu uzyskać petroleum. Mogę dorobić tanki do tych rzeczy, żeby jakoś zwiększyć maksymalną ilość, albo tutaj zwiększę po prostu na 1000. Dobra. Bo to musi też być puste, więc tutaj zrobimy tank. O, super. To niech się tu tworzy. To nam się tworzy. I teraz rafineria jest aktywna, bo płomień leci. No i petroleum nam się będzie zbierać. Dobra. Ciśnienie jest maksymalne w rurach, więc może myślę, żebym zrobił drugą rafinerię, ale... Nie, niepotrzebna jest. Jedna wystarczy w zupełności. Teraz będę robił wieżyczki laserowe. Nie, już chyba zrobiłem nawet wieżyczki laserowe. Tak, są wieże laserowe. Wieże laserowe działają na prąd. Ja te wieże laserowe będę chciał na pewno zrobić gdzieś, gdzie byłem ostatnio atakowany. Ostatnio atakowany byłem na górze. A, materiały palne, super. Robotyko, nie. Nie, o, to miny lądowe, okej. Tak. Więc jeszcze raz zobaczę tutaj, jak to tu jest. Tu byłem ostatnio atakowany. To ja myślę, że dam sobie te wieżyczki laserowe.
tutaj, żeby po prostu pilnowały tego miejsca. Trochę je obuduję. Ups. Dobra. I powinno być ok. Ok, dobra. Na razie nie atakują mnie, więc jest ok. Ale tam nie atakowali. Więc tak, to czerwone na mapie to jest zanieczyszczenie powietrza. One ogólnie działa na potworki, bo im większe zanieczyszczenie, tym no, bardziej czuć, gdzie jesteśmy i one się wszystkie będą tu zbierać. Teraz tak, tu są piece koprowe. Ile ja mam kopru? A, może być. To jest to, to, to się tworzy. Tu też się tworzy paliwo. Ja bym musiał jakoś to przejść. I myślę, że fajnie by było, gdybym... więcej tego robił, chociaż weźmy to na razie i włóżmy tam, gdzie potrzebujemy. Na przykład nie, tu nie potrzebujemy, bo nie ma takiego aż tu życia. Miny lądowe zbadane i teraz weźmy jakąś tańszą, jakąś tanią rzecz. Te taniutkie są rzeczy, zbadajmy je. Gdzie ja tu chciałem coś zrobić? Radar. Ile mamy poboru prądu? Jest dobre. Produkcja. Jest ok. Może zobaczę całą swoją produkcję od początku. To ile to jest godzin? Mniej niż 10. No. No, godzina, więcej niż godzina, ale mniej niż 10. Tak gdzieś 6 godzin? Gry? Cały czas tworzę te płytki. Najwięcej płytek właśnie, najmniej tego się tworzy, ale okej. Konsumpcja, najwięcej tego i tego, płytek. Trochę tego leci. No. Teraz tak, tu. Mam strzelbę. Mogę sobie strzelać, ale swój mur sobie strzeliłem, fajnie. Wyjście bym sobie zrobił z chęcią, ale nie jestem pewny. Teraz to, co ja muszę zrobić, to jest na pewno produkcja... Czekaj, zróbmy produkcję dynamitu. Mamy tu produkcję... dynamit, explosives. Explosives, siarka, węgiel, woda. A ja nie wiem, do czego to jest. Bo jeszcze za bardzo nie mogę tego wykorzystać. Weźmy, zrobimy magazynki z tych pocisków. I pójdziemy gdzieś... Tam jest gniazdo, tu jest gniazdo, tam jest gniazdo, ale to jest małe, ale tam jest tego dużo. To są, ta, to są miejsca, gdzie jest ropa, jakby co. Więc tutaj jestem ja. Powoli się bada radarem. Węgiel, węgiel jest. Myśl. Zrobiłem samochód. No, tak będzie najlepiej. Żeby zrobić samochód, będę potrzebował tego. Niech się skraftuje. I będę potrzebował do tego stali, koło zębatego, koło zębatej rura. Dobra. Stal, koło zębatej rura. Rury. Produkcja rur bym musiał zrobić. Przy okazji. A, tu jest wymagana żelazna płytka. Ty, tu nie ma kopru. O kurde. Wszystko idzie w tą stronę? No, niestety. Dobra, tu już nijak nie potrzebuję kopru. Płytki są tu, koła zębaty są tu, rur nie ma. No dobra. To będę ręcznie na razie to wkładał. Rury, bo i tak silników dużo nie potrzebuję. Koło zębate też się zrobi.
Ile tu mam tego? 166 czerwonych. A tu mam. Uff, dużo, dużo. Stal, rura i koło zębate. Dobra, niech się to sprawdzi. I zrobimy od razu ten. O, lubrykant potrzebny jest do tego. Engine, super. Dobra, wiecie co? Teraz wpadę na pomysł, jak zwiększyć produkcję tego zielonego układu. Mogę zrobić productivity module i za zwiększenie, że tak powiem, konsumpcji energii i zmniejszenie szybkości tego produkcji, to będę mógł zwiększyć, że tak powiem, ilość produkowanych tych. Ja bym chciał to zrobić za pomocą automatycznego. No, chcę to automatycznie, żeby to automatycznie robiło. I na przykład, jeżeli ja się teraz pozbędę tego, że na razie ma przestać tutaj robić, wezmę sobie to precz, to ja bym sobie zrobił na przykład tu z tej strony produkcję tego, tego i tego, tych trzech rzeczy. I myślę, że to nie będzie złe. Tylko że musi być tutaj gdzieś, bo tu są te zielone. Chociaż zróbmy inaczej. Zróbmy tak. I tak może być też. Dobra. Weźmy, podłączmy prąd. Nie ten kabelek. Najlepszy. Lepszy kabelek. A ten właśnie. I teraz zrobimy tak. Damy tutaj ten. I teraz ustawię sobie tutaj, żeby tutaj productivity module się robił. OK, a tutaj będzie się robił ten moduł. Shotgun shell. Nie. Laser, to może być. Nie to. To. Tylko tu prądu nie ma. Jaki pech. Dobra, tutaj może być. OK, tak jest dobrze. To się będzie produkować. Może to trochę wolno zabiera. Ale ja nie muszę, żeby to szybko produkowało. To nie, nie ma sensu, żeby to jakoś przyspieszyć. Zrobimy tylko te lepsze wyjścia. I zaprogramujemy je. Gdzie są te skrzynki? Tu są. Dobra. Niech się skraftuje. Będę potrzebował jeszcze więcej przewodów. Dobra. Więc tu i tu. I teraz tak. To. Do tego, to do tego, to do tego i to do tego. Chyba tyle wystarczy. Dobra. Tam już nie musimy podłączać. Ja bym chciał ustawić, że mniej. To są jeden, speed modu jeden. Mniej, więcej, mniej. Ma się równać 20. O, mi to pasuje. Równa się 20. U nie ten. Ten. Dobra. Powinno być OK.
Co prawda będzie to zabierało, ale mam już 3 productivity module i 2 więcej tego. Weźmy teraz, skupmy się na produkcji. Tu mam 100 w tej skrzynce, ale najpierw to. Ja chcę, no jeszcze jest automat ten zwykły tier 1. To tu nie ulepszę tego. Bym musiał zmienić na tier 2. I może to teraz zrobię. Tier 2. Crafci się. I ja tu chcę robić to. Otóż to. Super. Troszeczkę szybciej będzie to przebiegało. Productivity i speed. Super. Fajnie. Będę miał zawsze jeden więcej. Chociaż to już i tak nie jest super dużo. A jeżeli bym pakował 2 razy speed? Nie, tu nie ma sensu robić 2 razy speed. Tu jest sens dać 2 razy productivity. Chyba. Wszystko leci tam teraz. Lol. No, poleciała tam. 14. Nie, przestań zabierać tam cały czas. Bardzo wolno. Laser! Zbroja, miotacz ognia. O, fajnie. Kurczę, jak to przyspieszyć? Jak to przyspieszyć? Jak? No jak? Wow. Siemasz. Dobra, jak to przyspieszyć? Nie mam za bardzo pojęcia. Wszystko leci teraz w tą. A ja nie chcę tak. Ma tam lecieć. Kurde, muszę jakieś ograniczenie tutaj zrobić. Dlatego będę musiał tutaj zmienić tą skrzynkę na logistyczną skrzynkę i zrobić logistyczny podajnik. Logistyczna skrzynka. I logistyczny podajnik. Logistyczna skrzynka. Od razu takie ulepszenie można zrobić. Logistyczny podajnik. Czerwony kabelek. To do tego, to do tego, dobra. I teraz ja bym chciał, żeby to było mniej. Jeżeli jest mniej niż 30. Dobra, może być mniej niż 30 albo mniej niż 20. O, git. Teraz to się będzie craftić. To tak samo. A jak tam energia? A, spokojnie. No i git. Tylko chwilunia, chwilunia. Równo się daje, ustawiłem mniej niż 20. Mniej niż 20, tak. Idealnie. Tutaj tak, zielone buteleczki. Cały czas jest ich brak. Będę musiał coś wykombinować z tymi zielonymi buteleczkami, tylko jeszcze nie wiem co.
Więcej tych, jakby co. Tego nie produkuję, bo na razie nie potrzebuję tego. To się produkuje. Nie chcę 20 mniej niż 20. 10. Jej, ma to ognia. Ha! Coś tu ma jest tańszego. To, tanie jest. 10. 5, 4. Okej, teraz zrobimy sobie silnik. Znaczy, silnik już mamy zrobiony. Zrobimy sobie samochód. Właśnie mi się skraftował. Mam paliwo, dobra. Więc sobie postawimy samochodzik na zewnątrz. Nie chcę go czasami postawić w tym miejscu. A! Zapiszę grę. Napisz. I teraz włożymy tutaj troszeczkę paliwa tego. Na Enter się wchodzi. Mogę strzelać z niego? Ja mogę. Super. I trzeba uważać, bo jeżdżąc po lesie, po drzewach, po swoich własnych rzeczach, to możemy to zniszczyć. Jednocześnie się uszkodzić. Więc ja bym chciał zobaczyć, co jest tam dalej. I przy okazji zniszczę. Wow, koniec amunicji. Nie dobrze. Teraz się naprawię. Naprawmy się. Tutaj jest gniazda. Wow. A, strzelam do nich. Tego jest dużo. Ja w ogóle wpakowałem tą lepszą amunicję? Nie. To jest to zwykłe. Teraz jest ta lepsza. Od razu już lepiej wszystko pada. Ładunki wybuchowe by mi się przydały. Fuck. Ała. No kurde. Z pistoletu. Po co ja to teraz ich męczę? To nie wiem. Bullet damage, akurat. Jak fajnie. Weźmy tą amunicję, tu wpakujemy. Bo jest jej więcej. Bez ładunków wybuchowych to kiepsko. Się niszczy budynki. Nie dam rady bez ładunków wybuchowych. Za szybko oni przychodzą tu. Dlatego ten samochód nie ma wstecznego. Dobra, wracam się. Trochę jestem pobity. A? Okej. Tylko tyle mi się udało naprawić. Wracamy do domu. Tu jest las. Świetnie. To wrócimy na piechotę. Wow. Dobra, wracamy na piechotę.
ale pokazałem wam mniej więcej, jak wygląda late game w tej grze. Tak więc jeżeli teraz wam się spodobała ta gra po sprawdzeniu, zobaczeniu, no ile tu można zrobić rzeczy, no to może, no ale cóż, powiem wam, mi się ta gra podoba bardzo. Jest ona dosyć spokojna. Można sobie spokojnie sobie budować, własne pomysły mieć. No ale tutaj jak na alfę to jest dużo. Ale czegoś tu jeszcze brakuje. Ale na pewno to coś zostanie wprowadzone prędzej czy później, czego mi brakuje. Na przykład fajnie by było, gdyby był jakiś mod na to, że tower defense się robi i głównie to bronimy się przed to jak większymi falami, coraz większymi. To by był fajny pomysł, bo wtedy by na przykład używanie min by miało sens, a teraz na przykład mnie bardzo rzadko atakują, więc z minami to się tak za bardzo nie kłopocze. No ale cóż, na pewno prędzej czy później coś takiego zostanie wprowadzane jak tryb tower defense w tej grze. No ale cóż, tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Pa, pa!